Proszę Państwa, ja jestem. Przechodzimy do zabierania głosu. Ja chciałbym udzielić głosu, który powinienem wcześniej udzielić panu dyrektorowi biblioteki, panu Adamowi Banusze. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Tam chodziło o pewne wyjaśnienia. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja zostałem zainspirowany do wypowiedzi przez pana radnego Zielińskiego. Mianowicie z tego powodu, że dzisiaj mieliśmy badanie działalności biblioteki pod względem czytelnictwa, ale ono dotyczyło generalnie ilości czytelników wypożyczających książki. Chcę Państwu powiedzieć, że biblioteka podlega pod dwie ustawy. Ustawę o działalności bibliotecznej i ustawę o kulturze. Więc biblioteki są po prostu instytucjami kultury. I to nie są instytucje tylko dla osób, które chcą wypożyczyć książkę i ją przeczytać, ale również są to instytucje, z których, prawda, są czytelnie, jest internet bezprzewodowy, darmowy i są wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne polegające na tym, aby ludzie mieli możliwość uczestniczyć w bibliotekach albo instytucjach kultury i my tym osobom zagospodarowujemy czas wolny. Ja na potrzeby omówienia tej kontroli prezentacji przygotowałem właśnie taki dodatkowy element wykazujący te właśnie rzeczy. Ilość osób korzystających ze zbiorów czytelni oraz internetu, ilość czytelników zarejestrowanych, który był głównym, jak gdyby, tematem badania. I tutaj cały czas ta ilość czytelników zarejestrowanych spada. Tak jest w całej Polsce, taki jest trend i nie będę się rozwodził, dlaczego Państwo o tym wiecie. Ilość osób biorących udział w akcjach kulturalno-oświatowych i wszelkiego rodzaju akcjach, jakie biblioteki prowadzą, nie tylko nasza. I łącznie. I podam Państwu właśnie te dane. Tam, gdzie ilość czytelników zarejestrowanych spada, tak Państwo sami zaraz zorientujecie się, co się dzieje, jeżeli chodzi o ilość osób korzystających z biblioteki jako instytucji, do której ludzie przychodzą w różnych potrzebach. Rok 2008 z biblioteki trzech jednostek Biblioteki Lubartowskiej skorzystało 26 430 osób. W 2009 27 262 osoby. W 2010 27 494 osoby. W 2011 58 313 osób. W 2012 63 202 osoby. Są to rzeczy udokumentowane, do GUS-u wprowadzone i to nie jest robione pod potrzeby dzisiejszego spotkania. I tutaj pokazuję Państwu, ile osób korzysta z biblioteki w ciągu roku. 2012, 63 202 osoby. Także trzeba na bibliotekę raczej patrzeć pod kątem instytucji kultury i biblioteki, a nie tylko osób wypożyczających książki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.